Widzowie, witam, witam. Witam was bardzo, 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 ale to bardzo serdecznie. Cześć, witam was. Szybki strzał z puszki do ucha. O, let's go. Witam serdecznie, witam, witam. Witam was widzowie, witam serdecznie. Kubik się wczoraj spłakał, bo jego znajomy lutował sobie zamiast im pomóc i wyszedł. Ale że co, że siedział i robił luty w DaVinci Resolve? O, lekko. Zmemowałem. Nie no, co znaczy lutowy? Znaczy nie wiem, ja w ogóle nie ogarniam tych dram związanych z Minecraftem, tak szczerze. Jakoś kompletnie mnie one omijają i jednocześnie chuja obchodzą, więc jakoś mnie to nie boli, więc wiesz o co chodzi. Wyglądasz jakbyś był na zwale? Nie no, wstałem po prostu z 20 minut temu i polazłem do paczkomatu. I co zrobiłem w paczkomacie? Odebrałem paczkę i powiem wam tak, teoretycznie wiem co w niej jest, ale nie wiem jakie smaki widzowie, bo wczoraj jak byliście na streamie, to zapytałem mojego menadżera, czy by mi ogarnął pringlesiki, więc otwórzmy razem i dowiedzmy się jakie smaki mi ogarną, bo ja kurwa nie wiem jakie smaki mi ogarną, ale mógł ogarnąć jakieś jebiste. Zobaczymy co to kurwa jest, bo ja nie wiem. I na pewno już zaczynamy z grubej rury, z takiej, że muszę kurwa rozpakować stretcha, a ja tego bardzo, ale to bardzo nie lubię. No ale no cóż. Nie lubię walczyć ze stretchem. Dzięki za adres, spoko mordo. Każdy z was, kto chce mój adres, proszę wpisać wykrzyknik adres, tam znajdziecie mój adres. Możecie wysyłać paczuszki dla mnie, będzie mi mega miło. Będzie mi mega miło i będę mega szczęśliwy i pokrząb. Dobra. Let's see. Co my tu kurwa mamy? Bo tak jak wspominałem wcześniej, ja nie wiem co my tu do końca mamy. A więc w naszym giga do kartonie mamy smaki takowe. A bo czekaj, tu ci postawię, o, na kolanka. Dobra, no to tak. Classic paprika. Hot and spicy. Classic paprika. Hot and spicy. Powinienem ustawić wieżę z tego, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Hot and spicy. Classic paprika. Cheesy cheese. Hot and spicy. Czekaj. I cheesy cheese. Tylko teraz to postawić, żeby się nie wyjebało. Czekaj. Niestety tu jest problem, bo tu jest podkładka, ale no dobra. I to idzie tu. O, let's go! Udało się. No, to tak wygląda wieża teraz. Dziękuję ci bardzo, Paweł, za zapas Pringlesów na najbliższe 3 dni. Bo na mniej więcej tyle mi, mniej więcej na tyle to będzie wystarczyło. Paruwie podziękuj, to dziękuję bardzo, Paruwie, w takim razie. Najbliższe 3 dni będę miał co jeść, bardzo dziękuję. Będzie tak, śniadanie, obiad, kolacja. Na śniadanie spicy, na obiad paprika, na kolację cheesy cheese. Czy da radę dwie wieże? Znaczy teoretycznie można, znaczy szczerze, to ja sądzę, że można by zrobić tak. Czekajcie, patrzcie to, patrzcie, bo jako już jest nowa szafeczka w tle streama, ja tak nie do końca widać, ale jest nowa szafeczka, już ładniutka i monitor nie zajmuje większości kadru, to tutaj można postawić wieżę, pato. Taką, patrz. Dobra, czekaj. Let's see. Tako. Pam. O, albo taką jedno gigantyczną wieżę można zrobić. Let's go, udało się. I wiecie co sobie zrobiłem widzowie? Polazłem do Matuli do pokoju i jej zajęłem monitor, bo ona miała ten mój stary monitor 144 Hz i teraz używam go jako boczny monitor, a ten gigantyczny, wielki monitor stoi sobie, znaczy leży sobie na szafce, z niego nie korzystam. I powiem wam tak, najmądrzejszą rzeczą, którą wymyśliłem, jeżeli chodzi o tego, wziąłem od mamy ramy mikrofonowe, mikrofonowe, no monitor. I teraz ten telewizor, ten tu, jest na ramieniu, więc jak leżę sobie na łóżku, to mogę sobie po prostu wstać, podnieść ten monitor delikatnie do góry, na tym ramieniu i w swoją stronę przechylić. A tak to wcześniej musiałem się bawić z tą nóżką i tak dalej, a teraz mogę po prostu tym ruszać, jakby jest o wiele wygodniej. I spróbuję wam w ogóle zaraz jeszcze pokazać jakby jak to wygląda, bo tu jest tak, tu jest teraz ten Google Home, tutaj leżą jakieś tam rzeczy i plejak jest tam głęboko pod spodem i to jest o wiele niższe, tak jak widzicie. Ta szafeczka jest niższa i monitor nie zajmuje większości kadru, bo tak to on był gdzieś tak tu i tak tu, te był całkiem duży, a tak no to jest spokojniej, nie? Tak to jest spokojniej i jest lepiej. Skąd mam tyle Pringlesów? Pablo mi ogarnął. W ogóle widzowie, wiecie co? Brakuje mi chyba wygrania meczu jednego w Valorancie, żeby być w diamencie trzecim. Co to kurwa?
Nowa gra od Riotu! Riot Forge! Oh. O! To jest te nowe studio! Te nowe studio! Duty. Justice. For centuries, these were the principles by which Demacia stood. Ale to dziwnie wygląda. But fear corrupts even the noblest ideals. Ej, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale uważam, że ten pixel art nie oddaje. W sensie, jest zbyt za mało szczegółowy. Powinien być tak, on jest ile, 32 na 32? 64 na 64 to może być. Jakby było więcej szczegółów, było lepsze. Ale to może tylko w cinematiku. But fear corrupts even the noblest ideals. The Mage Seekers abused that fear to gain power. Or so they thought. What true power is. Ale dobra, in-game nie wygląda to tak źle. In-game jest spoko, w cinematiku to źle wyglądało. Demacia, the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Pantheon! Preorder? Ile to kosztuje? Tche, mage, seeker. Kropka są pewnie, co? Ta. Zamów przed sprzedaży. How much? Na peceta. 134 zł? Trochę dużo. Ej. O, już właśnie miałem pytać, czemu ta gra nie wyszła na Switcha. A uważam, że to jest idealna gra na Switcha, tak szczerze. Ogrywamy to, widzowie? Kiedy to ma wyjść? Deluxe. Co jest w Deluxe? Skradzione zaklęcia pakiet. Pakiet skórek. Dobra, ile kosztuje Deluxe? Oj, nie na to. Deluxe kosztuje 169 zł. A ile mam na PayPalu? Czekajcie, sprawdzam, ile mam na PayPalu. $700. Czy ja chcę k***wa to kupić? Kiedy jest premiera, przypomnij mi? 18 kwietnia, za około 4 tygodnie. Czy ja chcę biegać z Sylasem w gierce takiej k***wa jak Hades trochę? Można to ograć. Zastanowię się. Ale jak wygląda edycja kolekcjonerska? Co w niej jest? O k***wa, jaka fajna figurka. Czekaj, daj mi muzę. Bo... winyl? A co to jest to? Ej, wiem, że zabrzmi jak ekojeb, proszę nie wyzywajcie, ale czemu oni kurwa dla dwóch pinów zrobili całe takie gigantyczne pudełko? To jest mega kurwa nieekologiczne, żeby zużyć tyle papieru na dwa piny. Oni na dwa piny tyle kurwa tego papieru zrobili. Spójrzcie, Twitch na przykład. Zobaczcie, jak Twitch zużył mało papieru na 5 przypinek. Zobacz, jak mało papieru zużyli na 5 przypinek. A oni tu musieli całe kurwa... Przecież ludzie wezmą te przypinki, ten papier na podłogę i będzie się rozkładało 1000 lat. Jest edycja kolekcjonerska, czego oczekujesz? Ale nie da się inaczej no wytłumaczyć, kurwa, czemu oni zużyli tyle papieru na dwa piny. No ale fajne, co to jest? Specjalne wydanie komiksu Lux? A jeżeli komiks jest w pixelarcie, musi być mega niewygodny do czytania. Dobra, ogramy tą gierkę może. A nie ma jej w Game Passie? Jakby była w Game Passie, to bym w Game Passie w nią ograł, tak szczerze. Jest w Game Passie może? Inteligentne pobieranie, zamów przy sprzedaży, zoptymalizowano pod kątem konsol. Kurwa, nie ma w Game Passie. No to chuj, to kupię edycję Deluxe potem. Zrobiłem osiągnięcia na towarzysza, tylko żeby być towarzyszem muszę mieć NIP, którego nie mam. Czy da się być towarzyszem jakoś inaczej? Tam jak wypełniasz ten papier, wariacie, jak wypełniasz ten papier, to tam masz taką, tam gdzie jest to na NIP, to tam obok powinno być takie rozwijalne pole i tam będzie coś tam personal, coś tam number, no jakiś tam number, cokolwiek, coś kurwa w ten deseń, no. I wystarczy, że tam wpiszesz PESEL i masz wyjebane. Możesz po prostu wpisać PESEL i nie musisz ten. Bo ja na przykład na początku jak wypełniałem papiery towarzysza, to leciałem na NIP-ie mamy, a potem się dowiedziałem, że mogę po prostu wypełnić PESEL, jakby, że mogę PESELem się zapisać, powiedzieć pokrzem. Wiesz, czy podoba mi się Ellie z The Last of Us Part 2? Nie. Moim zdaniem, i to nie jest tak, że jestem fatfobem czy coś, tylko jest, dla mnie personalnie jest za chuda. Jest za chuda, jest taka, jest, no i ona ma ręce jak ja.
ja, dłonie jak ja ma, nie? Wiesz o co chodzi, ma dłonie jak ja, takie mega kościste, tak? Ale to też jakby nie jest, też jakby spójrzmy na to, w jakich warunkach oni żyją i mają mało jedzenia, tak? W końcu to świat apokalipsy, no wiadomka, że tam nie mają czego jeść za bardzo. Ja osobiście, jeżeli chodzi o ketchup, jeżeli chodzi o sosy, to na przykład lubię Heinza Firecracker, to plus jeden. Ale jeżeli chodzi o ketchup, to ja osobiście jestem fanem klasyki, to jest ketchup, który ja stosuję za każdym razem to jest ketchup, którego ja używam za każdym razem. Jest to ketchup podliczki, kurwa, pikantny i jest zajebisty. Ale kiedyś jeszcze był taki specjalny, on się nazywał chyba super ostry, czy jakoś tak? Z taką czarną zakrętką, o właśnie, super pikantny. Kiedyś jak mi go Matula przyniosła i mi go dała na śniadanie do parówek, myślałem, że się zesram z ognia i to był ten dzień, w którym ja pokochałem ostre sosy, ostre jedzenie. No cap, tak mi się wydaje. Podliczki jest za słodki moim zdaniem, to imo on jest taki właśnie idealny, ale wiecie czego ja na przykład nie lubię? Wiecie czego ja nie lubię, jeżeli chodzi o... O ketchupy. Nie lubię jak otwierasz ketchup, odwracasz ketchup i chcesz go nałożyć, co nie, na talerz. I kurwa jest taki kurwa prikam, taki kurwa spust jebany. Taka woda dziwna wylatuje, ja pierdolę, od razu odechciewa mi się jeść. Jak to wylatuje z jakiegoś takiego innego kurwa ketchupu. Podliczki nigdy nie miałem takiej sytuacji, że taki prikam wylatuje z tej butelki. Dlatego ja biorę zawsze ten, bo on też jakby od strony po prostu konsystencjonalnej po prostu jest dobry. Jest po prostu, ma spoko tą konsystencję i to po prostu działa. A tak no to no bywa różnie, że tak powiem. Ej, w ogóle... Przyszedł content i zasiadł na tutaj. Tak. Przyszedł content. I co, będziesz siedzieć ze mną, tak? Pachnę pomidorową, wiem. Pachnę pomidorówką. Ej, wiecie co się zastanawiam? To ona jak coś. Zastanawiam się, czy może jej teraz na tej szafce nowej, może jej jakoś nie przesunąć tego monitora w bok, bo mogę teraz, bo jest na takim ramieniu, i może jej łóżeczko położyć na tym i żeby sobie siedziała. Mega chcące. Odpalę coś na monitorze, puszczę jej, bo jak wczoraj chyba ona przyszła, puszczę jej kota, nie, przedwczoraj chyba przyszła, puszczę jej kota i wyjebane miała. Miała totalnie wyjebane. No tak jak teraz w sumie, siedzi i ma wyjebane. Sorry, że pauzuję, ale muszę sprawdzić jedną rzecz. Możesz powiedzieć wszystkim, że nie jestem twoim kolegą? Jesteś moim kolegą. Proszę cię, nie mów tak. No ale o co ci k***o chodzi? Jesteś twoim kolegą, nie znamy się. Jesteś moim... Widzowie, widzieliście już historię z prysznicem, czy nie? Nie słyszeliście? No to ja nie będę mówił, bo Dominik by nie chciał. Ale generalnie dzisiaj, jak grał Wiedźmina o 3 czy tam 4, była taka specjalna historia, która miała być tylko dla zamkniętego grona. Ale można powiedzieć, że gówniana sprawa była. Wszyscy mi piszą, że moi koledzy ziarenka wpierają z dupy. Stary, nie ziarenka z dupy, kurwa. Nie wpierają ziarenek z dupy. Nie jest moim kolegą, kurwa. Ziarenka. Świetnym kolegą, Marcin. Jesteś świetnym kolegą. Nie, proszę cię, nie mów. No tak, ale o co ci chodzi? Mówię prawdę. Nie, proszę. No, stary, no. Jak ty masz szczelność, kurwa, mówić, że Luki sra do siatki, albo ktoś po sobie nie sprząta. No ale rozumiesz, to przecież jest kompletnie inna sytuacja, kurwa. Nie, zjadłeś klocka własnego. No to jak już wyszła taka informacja, no to chyba mogę powiedzieć, no, przedstawić mniej więcej historię. Ale akcja była taka, że po prostu suchar pewnego dnia tam chyba był u kogoś na chacie i walił klocka i nie było papieru. No to stwierdził, że i tak miał się pójść umyć, no to po prostu i tak obmyje tą dupę pod prysznicem. Myje tą dupę i tak kurwa patrzy na rękę i były takie kurwa, no ziarenka z dupy, nie? Z gówna. I jakiś pozwolił, żeby jego intuicyjne myśli wygrały i stwierdził, że tak zwaną degustację. No i ta... Ale mówił, że bez smaku były. Moja teoria jest taka, że mydło wypłukało smak. No i tak myślę... nie wiem, co to, no nie? Zmywam to gówno z ręki, ale zostaje trochę ziarenek, no nie? Ja tak myślę, co to są k***a za ziarenka z tej dupy, no nie? No i stary, biorę te ziarna z gówna do gęby. No i tak paliczę, bo chciałem sprawdzić, co to. No i polizałem, co to smakuje. Wziąłem to ziarenko do gęby, no i tak sobie gryzę. No i tak k***a bez smaku wyplułem. No i tak po chwili stwierdziłem, ty, spróbowałem właśnie gówna.
No i G.